Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Wyzwów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na kolejne studium biblijne pod tytułem Nasza Misja. Dzisiaj w naszym studiu, które tutaj mamy specjalnie w celu nagrania naszego spotkania zorganizowane, jest ze mną kilka bardzo wspaniałych osób, które chciałbym teraz przedstawić. Jest z nami Ewa, Zdzisław i Leszek. A ja nazywam się Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Pismo Święte, będziemy chcieli na początek prosić Boga, aby nas w tym prowadził i błogosławił. Bardzo proszę o modlitwę. Nasz drogi Panie i Boże, prosimy o Twoje szczególne błogosławieństwo na tę chwilę, kiedy będziemy rozważać tak ważny temat, mówiący o tym, jak mamy się znaleźć jako Twoi uczniowie tutaj w tym świecie, o naszej misji. Prosimy o Ducha Świętego, o dobre zrozumienie, dobre myśli. Prosimy o Twoje prowadzenie w imieniu Jezusa. Amen. 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 Nasza misja. Brzmi to dosyć rodzinnie, tak nieco nawet można by powiedzieć kameralnie. Tak naprawdę przecież nie chodzi o naszą misję jako Kościoła, tego czy innego, tylko jako naszą misję chrześcijańską. Czyli mowa jest o tym, z czym nas zostawił Jezus Chrystus i do czego nas powołuje. A zadanie, jak sądzę, po dzisiejszej naszym studium okaże się, że jest to zadanie naprawdę nie byle jakie, ale bardzo poważne. Tekst, który jest inspiracją do dzisiejszego studium, znajduje się w Mateusza 24:14. Może odczytajmy. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. A więc jest w tym zapisie stwierdzenie, że coś się wydarzy, tak? Że Chrystus wie, w jakiś sposób przewiduje, że to będzie częścią historii chrześcijaństwa. Otwórzmy inny tekst, który jest, wydaje mi się, też bardzo symptomatyczny, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze studium, a mianowicie Mateusza 4:19. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Tak jest. W tym krótkim tekście znajduje się niejako, takie są jakby trzy ważne elementy, które może, wydaje mi się, mogą być wprowadzeniem do tego, co będziemy dzisiaj omawiać. Otóż Chrystus mówi, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Czyli mamy w tym miejscu zawarty pewien nakaz, zachętę może ze strony Jezusa. Mamy też obietnicę, że jeżeli to uczynimy, to wtedy Chrystus też nas będzie błogosławić. I wreszcie w tym wszystkim jest zawarty pewien warunek. A ten warunek polega na tym, że my musimy się na to zgodzić. A więc nasza misja. Chrystus chce, żebyśmy też w jakiś sposób czuli się odpowiedzialni za dzieło, które zostało tak pięknie opisane w Nowym Testamencie. I chce, żebyśmy to dzieło kontynuowali. Pismo Święte w wielu miejscach daje nam świadectwo o tym, że Bóg mówi o sobie jako o światłości. Zanim jednak przejdziemy do Boga, chciałbym wam zadać bardzo proste pytanie. Z czym kojarzy wam się w ogóle światło? Albo inaczej, po co światło jest nam w ogóle potrzebne? Ciemność, przeciwieństwo tego, to jest coś, no, w ciemności człowiek się potyka, ciężko jest funkcjonować, a światło daje coś dobrego, pozytywnego. Tylko jest jeszcze kwestia, jaki jest promień tego światła. To może zupełnie co innego. Czy coś jeszcze możemy o świetle powiedzieć? W tym miejscu w studiu otacza nas sporo lamp, bardzo silnych. To nie jest światło naturalne, to jest światło sztuczne.
No pytanie, po co zostało to światło tutaj uruchomione? No po to, żeby nas było widać, czyli światło też pełni jakąś konkretną funkcję. A więc jeżeli Pan Bóg mówi o sobie, że jest światłością, a zarazem mówi o tym, że ta światłość ma być przekazana dalej, to mówi o konkretnym zadaniu. Przeczytajmy może dwa teksty, które mówią już nie tylko o Bogu, ale mówią o Chrystusie. To jest, mamy te teksty zapisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale i tam wiersz 4 i wiersz 9. Bardzo proszę o czytanie. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Moje pytanie, dlaczego Jezus został w tym miejscu nazwany prawdziwą światłością? Wypowiadając się na temat światłości, nie wspomnieliśmy o takiej podstawowej. Mhm. Jego zalecie światła to jest to, że daje życie. Mhm. Bez światła nie ma życia. Tak jest. Oczywiście w nadmiarze może je niszczyć, w niedoborze, jak go jest za mało, to też byłby problem, ale kiedy jest go odpowiednio, jest tym źródłem życia. Tak jest. Dla mnie też światło kojarzy się z tym, że Jezus Chrystus zaproponował pewien sposób życia, pewne standardy moralności, obcowania między ludźmi. I one są tak piękne, tak wspaniałe, że jak porównujemy z niektórymi kodeksami prawnymi czy z obyczajami innych narodów, to są przepiękne, zarówno starotestamentowe wskazania, jak i nowe testamentowe. Ja uwielbiam książki takie antropologiczne i dochodzę do tego wniosku, który Paweł powiedział w liście do Rzymian. Ten wniosek jest kapitalny. I on ciągle trwa, że ludzki umysł sam z siebie jest bezużyteczny i niezdatny do niczego, żeby człowiek wygenerował z siebie samego takie myśli szlachetne, takie jak zasady miłości. Albo nieraz by to tak nikczemne, takie podle. A chrześcijaństwo biblijne, zwane światłością, jest śliczne. Czyli to jest a propos prawdziwego światła. Tego, że można mieć też światło no, sztuczne, tak? Ale Bóg mówi o sobie, że jest światłem prawdziwym. Tym, które rzeczywiście powoduje, że czujemy się bezpieczni. Zwróćcie uwagę, że światło jest potrzebne, żeby kroczyć do przodu w ciemności. Kiedy jest ciemno, człowiek boi się zrobić krok. Kiedy się pojawia światło, ten krok zrobić łatwiej. I nie przypadkiem, kiedy jest opis stworzenia, to też na samym początku pojawia się właśnie światło. Czyli ten pierwszy krok to jest rzeczywiście światło. I nie przypadkiem też, kiedy mówimy o naszej misji, światłość pojawia się jako ten pierwszy właśnie krok. Tak? Pierwszy krok, czyli no, zresztą popatrzmy może na kilka tekstów, które też może w tym miejscu odnoszą się już nie tylko do Chrystusa jako źródła światła, ale też i do Jego uczniów, albo do Jego następców, może nie w pełnym takim sensie, jak oczywiście, bo Chrystus to Bóg. Tak jest, ale tych, którzy chcą iść drogą Chrystusa, prawda? Jeżeli mógłbym powiedzieć właśnie słowo, byłoby zupełnie opacznie, jakbyśmy mówili, że nasza instytucja świeci, nasz zbór świeci. To my mamy wydawać jakieś światełko. Ja wiem, że to jest krępujące, żeby wskazywać na siebie palcem, że ja jestem taką światłością. Zawsze miałem takie opory nawet z czytaniem tekstu z pierwszego listu Piotra, tam 2:9, prawda, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem wybranym. To... Bo jakimi my jesteśmy, to troszeczkę sobie zdajemy sprawę. Ale mimo wszystko, jeżeli oddamy się w ręce Boga, to możemy być dla otoczenia jakąś światłością. Tak jest. Pan Bóg nas do tego zachęca. Żeby nie HSH, jakieś misje charytatywne świeciły i tworzyły opinię Kościoła. Czy jakaś inna jakaś instytucja. Ale ty i ja. Właśnie. Pojedynczy człowiek. To jest to osobiste powołanie. Popatrzmy może na tekst, który jest
wydaje się wezwaniem do takiego właśnie bardzo osobistego traktowania tego powołania. Mateusza, 5 rozdział, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. I tam od wiersza 14 do 16. Może Leszku, jeżeli byś mógł odczytać. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od wiersza 14 do 16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jak moglibyśmy skomentować w takim razie ten tekst w kontekście tego, co już powiedzieliśmy? Wy jesteście światłością świata. Czy to nie jest troszkę na wyrost? Właśnie mówiliśmy tutaj, kto jest tą prawdziwą światłością. I mówiliśmy o tym, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Czyli tą prawdziwą światłością jest Jezus, to co mówiliśmy. I dopiero, jeżeli On oświeci każdego człowieka, to dopiero można stać się tą światłością. I w tym kontekście Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Jeżeli będziecie świecić tą światłością, ale tak jak tutaj ten fragment kończył się myślą, że czym jest ta światłość? Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli to jest to życie. Życie, które jest przepełnione Jezusem. To, co mówiliśmy w którejś tam poprzedniej naszej lekcji, naszym studium. Życie na podobieństwo Chrystusa. Tak. Dopiero wtedy można być światłością. I to taka światłość, której nie da się nawet ukryć. Ona musi świecić sama z siebie. W tym przykładzie też jest coś przedstawione tak odmiennego, aniżeli w świecie fizycznym się dzieje. Patrzymy na światłość i mówimy, och, jakie piękne światło. Ale Pismo Święte mówi, że my wtedy jesteśmy światłością, jak na nas patrzą, a wielbią kogo? Boga. Jak Boga wielbią. Tak. Bo jak nas wielbią, to już nie spełniamy tego zadania. Strasznie mi się podoba na przykład opis z Dziejów Apostolskich z 3 rozdziału, gdy Jan i Piotr wstępują do świątyni, uzdrawiają tam człowieka i czytasz cały ten fragment i nie znajdujesz żadnego poklasku dla Jana i Piotra. Ale ten, który jest uzdrowiony, skacze i kogo? Wielbi Boga. I wszyscy ludzie wielbią Boga. Właśnie nasze życie powinno być takie nadzwyczajne, bo trzeba pomyśleć jak to, żeby na ciebie patrzeli, a mówili, Boże, chwała Bogu, że tacy ludzie jeszcze na tej ziemi istnieją. Tak. Ja chciałbym właśnie dodać tutaj taki piękny tekst, który zapisany jest w Księdze Izajasza. Właśnie. 60 rozdział i tam werset 1. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Kiedy jaśniemy, kiedy pojawia się w naszym życiu ta prawdziwa światłość. Tak, to jest bardzo piękne i ten tekst jest niezwykle osobisty. On też właśnie dlatego chciałem, żebyśmy go też odczytali. Też bardzo dziękuję, że do niego się sięgnąłeś, Leszku. Bo on jest bardzo osobisty. Chrystus nas powołuje do tego, żebyśmy rzeczywiście świecili. A ta światłość polega na tym, że nie będziemy działać z tego, jak my byśmy normalnie działali, jako zwykli normalni ludzie, tylko na podstawie tego, co Chrystus uczynił dla nas i w nas, żeby było widać na zewnątrz coś szczególnego. Wiecie, do światła ludzie się zwykle garną. Jak jest ciemno naokoło, to się idzie do światła, tak? I myślę, że z nami powinno być dokładnie tak samo. To jest ten pierwszy element naszego świadectwa, tej naszej misji. Ale to nie wszystko. Pójdźmy dalej. A mógłbym jeszcze tak, takie słóweczko powiedzieć? Bardzo proszę. Że nieraz nie udaje się nam być światłem. I że coś takiego marnego w życiu popełnimy, tak jak na przykład Saul, który prześladował i zabijał chrześcijan, a robił to nawet w dobrej wierze. Jan Marek opuścił apostoła Pawła i Barnabę, wrócił z powrotem. Ale dzisiaj oni mieli to załamanie. Ale jeżeli na kolanach z Bogiem wyciągną z tego wnioski i oddadzą się w ręce Boże, znowu mogą być pięknym światem. To jest bardzo optymistyczna nauka. I
psalm 51 Dawida wskazuje, że jeżeli człowiek się nawróci po jakiejś takiej klęsce życiowej, to potrafi zajaśnić takim światłem, że powstaje taki cudny psalm, że tam nawet jest taka myśl, będę nauczał grzeszników. Chciałby się mu powiedzieć, co? Ty grzeszniku w takiej sytuacji? A jednak on przeżył takie chwile, że pod natchnieniem Bożym napisał, że tacy ludzie w wielkiej pokorze mogą najskuteczniej nauczać grzeszników. To jest rzeczywiście wielka nadzieja. Dla nas wydaje się, że Biblia świadczy o tym, że wielu ludzi, którzy się potknęło po drodze, potem stawali się większym światłem, niż byli przedtem. Ale przejdźmy dalej. Mamy ten pierwszy etap naszej misji, ale mamy też i kolejne. Pierwszy list Jana, może otwórzmy na chwilkę. I tam pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Bardzo oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Oznajmiamy wam, cośmy widzieli i słyszeli, tak? W przypadku apostoła Jana było to oczywiście bezpośrednie doświadczenie, ale ciekawa jest ta druga część. Bo jeżeli macie z nami społeczność, to macie społeczność z kim? Macie społeczność z Bogiem Ojcem. Świadczenie. Świadectwo. Cóż to oznacza być świadkiem? Albo świadczyć o czymś? Jak chrześcijanin powinien rzeczywiście opisywać swoje świadectwo z Bogiem? Czy ktoś jest z nas powołany tylko może jedna, dwie, trzy osoby? Czy jest to coś, co jest doświadczeniem każdego chrześcijanina? Jeżeli mówimy o świadkach w kontekście misji, tutaj mówiliśmy o tym, że Jezus wysyłał apostołów, uczniów do zwiastowania słowa. Oni mogli być świadkami, byli bezpośrednimi, naocznymi świadkami tego wszystkiego, co się działo. My żyjemy w innych czasach. Bezpośrednio nie wiedzieliśmy tych wydarzeń. Niemniej chodzi chyba o to, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia z Jezusem. To, co już tutaj mówiliśmy. Takie życie z Jezusem i rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. I to może być tym, o czym będziemy świadczyć. Kiedy dotykamy, doświadczamy prawdziwego Boga w naszym życiu, działania Jego w naszym życiu, wtedy jesteśmy świadkami. I tylko wtedy, bo kiedy nie mamy jakichś doświadczeń z Jezusem, nie mamy tego osobistego kontaktu, no to nie mamy o czym świadczyć, bo nie jesteśmy świadkami. Jesteśmy świadkami tego, co się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj jest jeszcze sierpień, prawda? No prawie, że żniwia się skończyły, ale jak jedzie kombajn, to tak. Zagarnia to pole i łan taki za łanem, łan za łanem. Tak przemijają ludzkie pokolenia. Bóg jest, a my przemijamy. Ale każdy ma możliwość zetknięcia się z Bogiem. I ważne jest to, żebyśmy z tej... Bo jest też taka myśl, że możemy być świadkami z drugiej ręki. Ale ja sobie cenię świadectwo z drugiej ręki, jeżeli ono jest autentyczne. Mam kilka osób w swoim życiu, które wywarły na mnie wielki wpływ przez swoje osobiste świadectwo, gdy mówiły z taką mocą. Nie zapomnę wyznanie wiary brata Kisza na kampie, ale też mam wiele innych osób, które pamiętam doskonale. Więc cudny jest Pan Bóg, że przez Ducha Świętego na całej ziemi, w różnych pokoleniach, w różnych narodach, każdy jak chce może doświadczyć Boga. I wiara nie wytworzyłaby się w sercu człowieka tak głęboka, gdyby nie było tej możliwości. Bóg ją stwarza po prostu. On nas zaprasza do tego, żebyśmy Go doświadczyli. W wielu miejscach Pisma Świętego jest: doświadczcie mnie, doświadczcie mnie. Doświadczcie mnie, że jestem i że wam pomagam. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy wcale w gorszej sytuacji niż na przykład apostołowie. Można by rzec, że jesteśmy, no gorzej jest dlatego, że oni żyli wtedy, kiedy żył Chrystus, mieli to bezpośrednie świadectwo, ono jest w Biblii napisane. Ale przecież każdy chrześcijanin może czegoś doświadczyć. Zresztą chyba nawrócenie
jest właśnie doświadczeniem z Bogiem. Bo jeżeli się człowiek nie doświadczy z Bogiem, no to jakże się może nawrócić? Przecież sama wiedza go nie nawróci. Tomasz kiedyś powiedział, jak nie włożę palce, to mamy Ewangeliana w 20 rozdziale i tutaj mamy od 24 ten fragment. I Jezus na końcu wyraził taką myśl. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Co to znaczy błogosławieni? Pan Jezus, jeżeli wypowiada te słowa, będąc Bogiem, to On wprowadza błogosławieństwo do tych, którzy uwierzyli i idąc tym śladem, zaczynają sami doświadczać Boga. Ja znam ludzi, którzy wahali się w tym ateizmie, ale jak mieli doświadczenia takie życiowe, to od razu mówili tak, bo się inni za mną modlą i wstawiają się za mną do Boga. Więc każde pokolenie na tej ziemi może powiedzieć, że jest świadkiem Pana Boga. Gdyż Pan Bóg nie zaniedba, że tak powiem, żadnego człowieka, który po pierwsze chce zwrócić jego oblicze w swoją stronę, a jak ten człowiek zwróci, to łaski swoje wylewa na niego. Kolejna rzecz to jest to, że to świadectwo, które mamy jako nasze własne doświadczenie, też nas do czegoś zobowiązuje, tak? No właśnie, i tutaj się pojawia pytanie. Otwórzmy dwa teksty. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i tam, od wiersza 48 do 49. Łukasza 24, od 48 do 49. I Dzieje Apostolskie 1:8, drugi tekst. Wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I drugi tekst, Dzieje Apostolskie 1:8. Ale weźmijcie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Dlaczego w tym tekście Pan Jezus łączy nasze świadectwo z działalnością albo z obietnicą działalności Ducha Świętego? Czy jest to jakieś zobowiązanie, życzenie ze strony Pana Boga? Czy może Pan Bóg chce powiedzieć, że my jako chrześcijanie mamy z tym naszym doświadczeniem coś zrobić? Duch Święty jest następcą Jezusa Chrystusa. I On właśnie, mając takie niepojęte właściwości, prerogatywy, że On jest w każdym miejscu, w całym wszechświecie i może aktywnie pomagać. Więc ja z wielką taką pokorą i z taką niżnością podchodzę do Ducha Świętego, bo jestem świadom, że to jest zastępca Jezusa, to jest Bóg, który umożliwia mi doświadczanie tego. Ja w myślach nieraz o coś proszę. Ile było próśb zawartych tylko w myślach? Kto je odczytał? Duch Święty. Kto doprowadził do zrealizowania, do wiary? Do powstania później tego aktu wiary i zadziwienia, że to coś się takiego zdarzyło w moim życiu. Właśnie Duch Święty. Także nie patrzmy na Ducha Świętego jako na taką istotę, która jest taka dyspozycyjna wobec nas. To my jesteśmy i mamy być dyspozycyjni wobec Ducha Świętego. Wobec Ducha Świętego. Mhm. Tak, bardzo proszę. Na początku zaczęliśmy od tych słów, że Jezus powołuje uczniów i mówi, że uczyni ich rybakami ludzi. I tutaj jest chyba to samo, żeby zostać tym rybakiem ludzi, żeby łowić ludzi dla Jezusa Chrystusa, to najpierw trzeba być pod działaniem Ducha Świętego. I to jest ta kolejność, bo jeżeli zacznie się w innej kolejności, to jest porażka. I właśnie to, co Jezus powiedział, że wtedy dopiero będziecie mogli świadczyć, jeżeli zostaniecie przyobleczeni mocą Ducha Świętego. Tak. Tylko wtedy. I to świadectwo może być skuteczne, prawdziwe, takie, jakie powinno być. Ale skąd wiesz, że jesteś przeobleczona? Bo to jest takie pytanie zasadnicze. Ja mogę powiedzieć tak, słuchajcie, no jak będę przeobleczony mocą Bożą, to ja pójdę, a na razie nie. Więc rozstrzygnijmy taką kwestię. Wcale nie musi się, Duch Święty nie zawsze swoją obecność wyjawiał jakimiś takimi trzęsieniem ziemi, ogniem.
Mhm. I teraz to jest bardzo spokojny, cichutki głos, jak czytamy. Wiatr. Jak wiaterek tak jest. Taki szemrzący. Ale Pan Bóg wie, że do jednych osobowości to trzeba wiaterkiem przemawiać, mhm. a do drugich grzmotem. Grzmotem. Tak. I Duch Święty to zna. Mhm. Kiedy apostołowie, którzy wcześniej byli rybakami, stanęli przed takimi znamienitymi osobami, to dziwili im się, skąd oni mają taką wiedzę, taką mądrość, skoro byli nieuczonymi ludźmi. I wtedy poznali, że byli z Jezusem. Tak. To było właśnie niesamowite, że co prawda Jezus nie jest już bezpośrednio tak dostępny, ale zostawił na ziemi nam swojego pocieszyciela, tak jest. Który dalej ma nam podpowiadać, co mamy mówić, jak należy coś tu zrozumieć. To wszystko Duch Święty, to jest rola Ducha Świętego, który przekonuje tak. nas o wszystkim, o czym, co możemy w życiu doświadczać. Myślę, że jeszcze jedna kwestia. Zobaczmy, jak było z apostołami. Co się dzieje przy śmierci Pana Jezusa. Boją się, uciekają. A co się dzieje, kiedy Duch Święty działa? Wtedy ci sami ludzie zupełnie inaczej się zachowują. Nie boją się świadczyć o Jezusie. I to, co tutaj już Leszek mówił, świadczą z mocą i to widać. Ta różnica jest rzeczywiście olbrzymia, ale ważne jest to, że są świadkami. Wiecie, to jest rzeczywiście ważny element. Człowiek musi, ma świadectwo, ma swoje doświadczenie i bez Ducha Świętego nic nie może uczynić. Tak? Ale on musi chcieć opowiedzieć swoje świadectwo. Przecież każdy z nas, każdy chrześcijanin ma swoje świadectwo, ma swoje doświadczenie i może to opowiedzieć, prawda? Wtedy Duch Święty jest w stanie zmienić to świadectwo w coś, co będzie rozbijało kamienne serce i czyniło z nich serce mięsiste. To nie jest nasze dzieło, ale Pan Bóg mówi, nasza misja to jest także dzielenie się naszym doświadczeniem. Ale mamy coś więcej. Ja was posyłam, mówi Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale, 21 wierszu jest wprost nawet napisane. Może odczytajmy ten tekst. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Powiedzieliśmy sobie o naszej światłości, powiedzieliśmy sobie o naszym świadectwie, ale nasza misja to jeszcze coś więcej. No i teraz właśnie pytanie, z czym nas tak naprawdę w rzeczywistości posyła Jezus Chrystus? Będziemy sobie czytali nieco więcej tekstów, ale chciałbym jeszcze do jednego w tej chwili sięgnąć, zanim spróbujemy ten temat podjąć, a mianowicie Mateusza 9 rozdział i tam wiersz 35. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Czy to ma jakiś związek z tym, z czym posyła nas Jezus Chrystus? A jeśli tak, to jaki? Dla mnie to jest istotne, że Pan Jezus rozpoczyna tę myśl w ten sposób, że tak jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. I należałoby zgłębić, jak wyglądało to posłannictwo Jezusa Chrystusa. Pierwsze, to nie było tak, że Ojciec powiedział, musisz, idziesz. Może tam, może był tylko spojrzenie, może namysł, ale Jezus Chrystus powiedział, ja idę. Powiedział, nikt życia ode mnie nie zabiera. Ja je sam kładę. Mam możliwość je dać i wziąć, jak Ewangelii Jana w 5 rozdziale czytamy. I bardzo ważna jest dobrowolność. Nie ma służby Bożej na zasadzie przymusu. Tak jest. Ale jeżeli zdajemy sobie sprawę, że Chrystus zaryzykował wszystkim, nawet wiecznym swoim życiem, istnieniem. Ta walka z szatanem, ona nie była pozorowana tak jak na scenie pojedynek między kowbojami. Tam Jezus Chrystus mógł zgrzeszyć. Mógł, ale nie zgrzeszył, bo umiłował sprawiedliwość. Więc tam były takie zasady dobrowolności. I człowiek musi odczuć to, że idzie dobrowolnie i że ma niesamowity dług wdzięczności wobec Pana Jezusa Chrystusa. Ponadto zdarzyło mu się w życiu tyle cudownych spraw, że warto o tym opowiedzieć. Opowiadał, rozmawiałem z takim małżeństwem. I zeszło właśnie na takie tematy, jak nam Pan Bóg pomaga.
I kiedyś właśnie w życiu moim miało miejsce takie zdarzenie, które ja uważam, że to jest moje doświadczenie i bym zgrzeszył, jakbym się nie podzielił z tym. Mhm. Dziecko moje dławiło się pestkami, bo tak w naszej opinii najadło się czereśni, że się dławiło. Żona mówi, zajmij się nim. A ja mówię, Danusia, zajmij się, bo ja jestem zajęty. I tak się przekomarzamy chwilę, a to dziecko się dławi i ten sok z czereśni płynie mu tu po brodzie. Ja podchodzę tak i co mnie tknęło? Zadałbym takie retoryczne pytanie, ale to jest proste. A Bóg mnie tknął. Chwytam dziecko za nóżki, odwracam i tak lekko uderzam w plecy. I z ust wylatuje mu rozbita część z garnuszka, takie trójkątna. To nie był sok, to krew się lała. Kto mnie skłonił do tego, żeby tak lekko, tak nigdy, tak z żartem, chwycić za nóżki, przewrócić i tak uderzyć w plecy. Więc wielbię Boga za to, że nam pomaga w codziennym życiu. I ja bym zgrzeszył, gdybym nie opowiedział o tym innym. Jestem przekonany, że nasi słuchacze też mogliby wyliczyć doświadczenia, gdzie zetknęli się z Bogiem tak namacalnie. Po prostu grzeszycie, jak nie opowiecie tego swoim bliźnim. Pan Bóg nam daje doświadczenia nie tylko, żeby nas wesprzeć w biedzie, ale żebyśmy później mogli świadczyć o tym, że On jest i naprawdę pomaga. Tak. Ja wiem, że Pan Bóg daje takie spektakularne doświadczenia, które można opowiadać, wydawałoby się zupełnie publicznie i tak fajnie, to się słucha, ale ja mi się wydaje, że będąc chrześcijaninem i żyjąc z Bogiem, z Jezusem każdego dnia, są takie doświadczenia krok po kroczku, że dopiero jak spojrzymy z perspektywy lat na to, to widzimy, o Boże, jak Ty cudownie mnie prowadziłeś. Jak ja bym poszedł tą drogą, a Ty poprowadziłeś mnie tędy. Dziękuję Ci za to i możemy tak wiele razy Bogu dziękować za to, co czynił w naszym życiu, patrząc po prostu wstecz, kiedy poddawaliśmy się Jego woli. Tak z tymi drogami Leszka to mi się przypomina, jak jeden mówił tak, no i co? Jeden chłopczyk do drugiego. Modliłeś się o rowerek, tak? No i dał Pan Bóg, wysłuchał Cię, nie masz rowerka. On mówi, wysłuchał, ale powiedział, rowerka na razie nie będzie. Tak. Ale jeszcze pozwólcie, że wrócę do tekstu z Ewangelii Mateusza 9, rozdział 35, wiersz, bo tam jest nieco więcej niż tylko świadectwo. Ten tekst rzeczywiście jest dowodem na to, że Chrystus pracował systematycznie, tak? Systematycznie, czyli był to jakiś plan działania. Obchodził wszystkie miasta i wioski i nauczał ich w synagogach i zwiastował Ewangelię. No wiadomo, że mamy jedną Ewangelię, tak? A więc chodził systematycznie z miejsca na miejsce. Spotykał się tam, gdzie byli ludzie wierzący, w synagogach, bo chciał do nich przemawiać. Prawda? To jest jakieś przesłanie. Czyli nie tylko świadectwo, ale wydaje się, że chyba coś jeszcze. Może Pan Bóg chce, żebyśmy tak samo jak On planowali, tak samo jak On kroczyli i tak samo jak On nauczali. Albo dzielili się nie tylko tym, co sami doświadczyliśmy, ale też i tym, czego się nauczyliśmy z Pisma Świętego. Prawda? Bo przecież Chrystus mówił oczywiście, przybliżyło się Królestwo Boże, ale mówił na podstawie Pism Starego Testamentu i nauczał tak, że ci, którzy je znali, a mieli otwarte serca na Bożą prawdę, mówili chwała Bogu, amen, bo to, co mówi, jest sprawiedliwe. W tym kontekście popatrzmy jeszcze na jeden bardzo ważny tekst. Jest to tekst zapisany w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, i tam wiersz 19 i 20. Skoro mowa jest o tym, aby iść, aby działać systematycznie z jakimś planem, no to chyba żaden inny tekst nam nie przychodzi bardziej do głowy jak właśnie ten. Ewangelia Mateusza 28 i wiersze 18, 19 i 20. Odczytajmy bardzo proszę. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Można byłoby zrobić bardzo głęboką analizę tego tekstu, ale to, na co w tym miejscu warto zwrócić uwagę, to jest to, że tekst oryginalny Greka kładzie największy nacisk na czynienie uczniami. Chociaż są tutaj też inne bardzo ciekawe elementy, jak się chociaż popatrzy na czasowniki, które są tutaj napisane, co lud Boży ma robić. A przecież na końcu jest też obietnica. Można by powiedzieć, jeśli będziecie to czynić, to i ja coś uczynię. Tak? Duch Święty jest tym, który działa w imieniu Jezusa, więc Chrystus mówił także w imieniu oczywiście Ducha Świętego. Mam pytanie w takim razie, co to znaczy czynić uczniami? Co to znaczy czynić uczniami? Iść, głosić, uczyć, czynić uczniami. Właśnie to najważniejsze słowo, bo inne w oryginale są nieco mniej uwypuklone, ale to czynić uczniami. Co to znaczy? To jest nasza misja. No tak jak Jezus powoływał swoich uczniów, więc na czym to polegało? Chodzili z Nim, naśladowali, uczyli się od Niego, byli gotowi się uczyć. I chyba można to odnieść teraz, że to nie jest przekazanie jakichś prawd, ale jakieś powołanie człowieka do takiego życia, jak żył Jezus. Kroczenie takimi śladami, jak Jezus kroczył. I to właśnie taka otwartość, żeby cały czas uczyć się od Jezusa. Bo kto praktycznie może powoływać uczniów? Ten, który też jest uczniem. Tak, oczywiście. Tak? I który żyje, i który jest otwarty na to, co Jezus mówi w swoim słowie. Czyli jest to wezwanie, żebyśmy sami byli wpierw uczniami, tak? Dokładnie. Oczywiście. A jeszcze taka inna kwestia, bo czasami czytając te słowa, można jakby brać na swoje barki ciężar ogłoszenia światu. Ale dla mnie te istotne słowa są z wersetu 18, gdzie Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I dopiero mówi, że idźcie i czyńcie. To jest Boże dzieło. To jest Jego sprawa. I Jezus tym wszystkim prowadzi, żebyśmy czasami też, planując, robiąc różne rzeczy, nie wzięli więcej, niż należy na swojej barki. Trzeba zawsze pamiętać, że to jest dzieło Pana Jezusa, że to jest dzieło Boże. Ale zauważyliście, że niektóre religie uczą, czynią ludzi mistrzami. Mistrz ten, mistrz tamten. A Pismo Święte wyraźnie stwierdza w Mateuszu w 23 rozdziale, w 10 tekście: nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzem. Tak. My wszyscy jesteśmy uczniami. I najlepsze miejsce jest siedzieć sobie cichutko u nóg Pana Jezusa Chrystusa. Ta relacja właśnie. On jest nauczycielem, ja jestem mistrzem. I my innych wprowadzamy też w te relacje. Że oni nie patrzą na nas jako na jakichś mistrzów. I mistrzem jest Jezus Chrystus. Tak. A wszyscy jesteśmy Jego uczniami. Też to sformułowanie zakłada takie trwanie w tej samej postawie, żeby nikt nie myślał, że po jakimś czasie to on już jest tak mądry, że nikogo nie potrzebuje. My przez całe życie jesteśmy uczniami. No właśnie. Jak miałem naście lat, mogłem się jeszcze nazywać uczniem, bo chodziłem do szkoły, więc byłem uczniem. No jak zacząłem pracę, no to już nie jestem uczniem, jestem pracownikiem. Tak. I można już to inne określania używać, nie? A w przypadku chrześcijaństwa uczniostwo to jest po prostu na całe życie. Tak. Że uczymy się każdego dnia. Z czego to wynika? Może choćby z tego prostego względu, że nie jesteśmy doskonali. A jedynie nasz mistrz jest doskonały i to pokazał swoim życiem. I wystarczy go tylko naśladować. Więc uczyć możemy się, wydaje mi się, że mam taką potrzebę każdego dnia od niego, bo naprawdę jest co zmieniać w naszym życiu. Bo to się wiąże ze zmianami, bo uczeń jest wtedy dobry, kiedy nie tylko się nauczy, ale też wprowadzi to naukę w życie. Tak. Kiedy pokazuje, że się czegoś nauczył. Tak, ale też umysł ucznia jest taki przyjemny i taki interesujący, bo on jest zawsze otwarty, tak, żeby coś przyjąć. Tak.
Zawsze ma tą ciekawość poznawczą i to nas powinno cechować, że dla nas Jezus Chrystus powinien być takim, taką skarbnicą, którą się z zaciekawieniem otwiera i poznaje się Go jako mistrza, my jako uczniowie. Tak, kończąc jakby tę część, myślę, że jeszcze warto położyć nacisk właśnie na te słowa, że wynikałoby z tego, co jest tutaj napisane, że Boży Kościół to grupa ludzi aktywnych, ludzi, którzy idą, czyli w jakiś sposób no, przemieszczają się, czy też czynią uczniami, czyli nie powołują się na to, że są mistrzami, tylko że sami będąc uczniami jednak jakby starają się też podjąć takie działanie. No i wreszcie mamy też to dopełnienie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego chrzcząc, to jest wszystko dzieło Boże w nas, którzy jednak przez jakąś wolę no, zgadzamy się, żeby Bóg mógł to przez nas wykonać. I ostatnia, ta jeszcze z tego tekstu ważna rzecz, wydaje mi się, którą warto podkreślić, że to głoszenie obejmuje, jest bardzo uniwersalne. Ono obejmuje wszystko, czyli mamy głosić wszystko, co zostawił Chrystus, nie mniej, nie więcej, żeby nie dopisywać do tej księgi, ale też i od niej nie ujmować niestety, co się zdarza. A zarazem głosić to, nie patrząc na to, czy ktoś, no wiadomo, przyjmie czy nie przyjmie, no może to jest nasza subiektywna ocena. Nam jest rozum potrzebny, ale Pan Bóg nas powołuje, byśmy po prostu wszystkim to głosili. Czyli jest to uniwersalne powołanie wobec chrześcijan, dla chrześcijaństwa. I warto byśmy o tym też pamiętali. Ja nie wiem, jak ten tekst dokładnie brzmi w oryginale, ale tutaj w naszym języku polskim zostało użyte słowo ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Tak. Czyli normalnie nie to, co wam mówiłem, to mówcie dalej i niech sobie naśladują mnie w tym, tylko w tym, co przykazałem. Tak. Czyli są jakieś takie konkretne rzeczy, które Jezus zostawił, aby go w tym naśladować. Nie? Tak. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wydaje się, że rzeczywiście jest to zapis tego, czym tak naprawdę jest chrześcijaństwo w dużym stopniu. I wreszcie mamy to jeszcze słowo Ewangelia. W tym samym tekście znajdujemy greckie słowo keresein, czyli ogłaszać z taką wielką siłą, że rzeczywiście, czyli to nie jest to jakby coś bardzo cichego. Ale jest to coś, z czego my możemy być jako chrześcijanie w skromny oczywiście sposób, ale jednak dumni. No bo Chrystus umarł za nas, obiecał nam życie wieczne, nauczył nas wielu rzeczy, których nie znaliśmy. I powiedział, czym jest dobro, a czym jest zło. Nauczył nas tego. No a i sam, jeżeli będziemy go szukali, obiecuje, że nas nauczy także i miłować bliźniego. Prawda? Czyli ta druga bardzo ważna część Ewangelii. Czy poselstwo, które jest zapisane w objawieniu w 14 rozdziale i tam od 6 do 12, nie będziemy już go czytali, ono jest dosyć długie. Mamy tam to słynne trójanielskie poselstwo. Czy ono ma związek jakiś z tym głoszeniem Ewangelii? Tam nawet się pojawia słowo wieczna Ewangelia. Ale to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że to wezwanie trójanielskie z objawienia 14 rozdziału wydaje się być bardzo konkretne. A więc to jakby jest na koniec moje pytanie, czy to głoszenie Ewangelii ma związek, czy to jest właśnie to, co powinno być na tym etapie historii chrześcijaństwa też głoszone jako właśnie wieczna Ewangelia. Ewangelia zawsze nam się kojarzy ze słowami otuchy. A ludzkość w każdym pokoleniu tej otuchy, tego wsparcia potrzebuje. Ale tak samo w Apokalipsie w 14 rozdziale wyrażona jest myśl taka, że będzie sąd. Ta Ewangelia, ta wieczna Ewangelia, ta od raju aż do odnowionej ziemi. Ona trwa i będzie trwała. Jest też sama związana z tym, że Pan Bóg mówi, ale słuchajcie, ja też rozsądzać będę sprawy i oddajcie tylko mnie pokłon, bo ludzie chcą mieć mistrza. Każdy gdzieś wewnętrznie chce mieć jakiegoś mistrza.
chce uczestniczyć w czymś ważnym. Chrześcijaństwo biblijne daje właśnie do tego, daje możliwość taką. No i ostatnia też myśl jest taka, że jednak będzie coś, co nazywamy upadkiem Babilonu. Że jeżeli są takie przesłania wyznaniowe, religijne, które nie mówią wszystkiego, co wam przekazałem, nie trzymają się tej formuły, dochodzi później do takich wypaczeń, że ta Ewangelia w zamyśle czyściutka później jest tak zdeformowana, że nie przypomina oryginału. Tak. Czyli można byłoby wnioskować, że Ewangelia jakby ma w sobie te wszystkie elementy, że jej podstawą, fundamentem jest to, że Chrystus umarł za człowieka, złożył za niego swoje życie i go zbawił. Ale to nie przeczy temu, że to, co jest tam w tym poselstwie anielskim napisane, jest jakby też treścią tego, co do Ewangelii możemy dołożyć. Ja chciałem tylko podkreślić tę myśl, która była tu już powiedziana, że dlaczego upadł Babilon, a nie na przykład Egipt? Mhm. Egipt był synonimem typowo przeciwnej jakiejś nauki, zupełnie tak. Obcej. Nie? Natomiast Babilon był pomieszaniem. Tak. Prawda i fałsz. Tak. Czy my weźmiemy historię w tą wczesną Babilonu, gdzie nastąpiło pomieszanie języków, gdzie się ludzie rozeszli. Czy weźmiemy też pomieszanie Babilonu, gdzie Babilon wchłaniał kultury wszystkie. Tak. Na Bonida dzieło całe. Cenne. Tak. I teraz tam było pomieszanie tych wszystkich różnych kultur, wierzeń i wszystkiego. Nawet były okresy, kiedy wyznawali wiarę w jedynego prawdziwego Boga. Więc o czym czytamy też w Słowie Bożym. Więc to ma upaść, że to taka pomieszanie w końcu ma wyjść coś prawdziwego, coś, co jest wartościowe od A do Z. Tak. Czyli jest ten związek tego, co niestety, no musimy to przyznać, tego, co jest prawdziwe z tym, co nie jest do końca prawdziwe. I Biblia zdaje się mówić o tym w kontekście także czasów współczesnych, czyli czasów końca. Jeszcze taka mi przyszła myśl, że ten Babilon i to pomieszanie, no to w naszym życiu chyba czasami właśnie też tak jest, że tak troszeczkę służba dla Boga, a coś tam dla siebie jeszcze i tak dalej. I tutaj, kiedy Biblia mówi o tych czasach końca, to mówi w tym kontekście, że nie ma możliwości już lawirowania. Musisz się opowiedzieć po tej stronie albo po tej. Dla mnie też krzepiąca jest ta myśl, która jest zawarta w Mateuszu w 24 rozdziale 14 wierszu. Właśnie, o tym chciałem jeszcze Pan wspomnieć. Jezus mówi bardzo kategorycznie. On nie mówi tak, być może, jak dobrze pójdzie, może się uda, ale mówi, że ta Ewangelia będzie kazana. Tak. I gdy on mówi, że ta Ewangelia, to nie mówi o jakichś tam podróbkach. Tak, czymś takim relatywnym, prawda? Przeformułowanych jakiś tam twierdzeń. On mówi o Ewangelii w swoim wydaniu. I ta Ewangelia, która z ust Chrystusa wyszła, przez apostołów była przekazana, ona obejmie kiedyś cały świat. Ktoś może załamać ręce i powiedzieć, Panie, kiedy to się stanie? Ktoś tak mądrze odpowiedział. Bóg ma swoje sposoby. A zatem kończąc nasze dzisiejsze studium, wypada stwierdzić, że ta nasza misja jest jednak dosyć rzeczywiście konkretna, że Pan Bóg powołuje nas do tego, byśmy byli światłością tego świata, odbijającą tą prawdziwą światłość. Powołuje nas do tego, byśmy się dzielili naszym doświadczeniem. Powołuje nas do tego, byśmy starali się kontynuować misję, którą wykonywał Chrystus, kiedy chodził od ludzi do ludzi, od miejsca do miejsca i rzeczywiście pracował na rzecz tych ludzi, głosząc im Ewangelię. Wzywa nas do tego, byśmy starali się czynić uczniami innych, głosząc im to, co Chrystus nam pozostawił. Delikatnie, po chrześcijańsku, z miłością, z miłosierdziem, bo to jest Ewangelia, ale też i Boża prawda. No i wreszcie mówi także, żebyśmy mówili, że częścią Ewangelii jest czas. I także to wezwanie do nawrócenia, bo czas kiedyś się skończy. I poselstwo trójanielskie mówi o tym, że z jednej strony Bóg nam obiecuje zbawienie, mówi wszystkim chce dać, tylko żebyście przyjęli. Ale kiedy nie przyjmiecie, prędzej czy później niestety Pan Bóg to wszystko zakończy sądem. I to jest to nasze takie głębokie wezwanie, nasza misja, myślę, bardzo głęboka. W czasach, kiedy się myśli o tym, że chrześcijaństwo nie do końca jest misyjne, jest nieco nastawione
kompromisowo, troszeczkę ekumenicznie. No, Biblia zdaje się dawać świadectwo, że jednak dzisiaj powinniśmy nadal, tak jak kiedyś, głosić Bożą Ewangelię. Bardzo dziękuję za dzisiejsze studium. Zakończymy wspólną modlitwą. Bardzo proszę. Drogi nasz Panie i Ojcze, Ty, który jesteś światłością naszą i która oświeciła nas i którą mamy przekazywać też innym, aby każdy mógł skorzystać z tych cudownych rzeczy, które Ty przygotowałeś dla każdego człowieka. A przygotowałeś coś niesamowitego. To jest ten dar Twojej miłości. Królestwo, którym nie będzie już ani płaczu, ani łez. Tam, gdzie wszystkie nasze troski przeminą. W Twoje ręce się polecamy, daj, abyśmy mogli być świadectwem tego, że Ty, Panie, jesteś i że dajesz każdemu, kto tylko zechce tego, moc, aby być tą światłością dla innych. W Twoje ręce się polecamy. Miej nas w swojej opiece i prowadź przez życie, abyśmy byli właściwymi odbiciami Twojej światłości. W imieniu Jezusa to proszę. Amen. Amen. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym studium. Dziękuję też naszym internautom, którzy nas oglądali i serdecznie zapraszam już na kolejne spotkanie, które będzie się zajmowało tematem prawa Bożego i będzie, myślę, równie ciekawe. Na dzisiaj to już wszystko. Wszystkiego dobrego życzymy. Niechaj Was Pan Bóg też błogosławi.